Jesteśmy przy pomniku poświęconym polskim siłom zbrojnym na Zachodzie. Chciałbym w tym miejscu opowiedzieć o wystawie, której tematem jest Szkoła Młodszych Ochotniczek, która była częścią PSZ. Wystawa powstała we współpracy z Towarzystwem Byłych Uczennic, Wykładowców i Przyjaciół SMO w Londynie. Znajdują się na niej materiały pochodzące ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum imienia generała Sikorskiego w Londynie, zbiorów prywatnych Reginy Wasilewskiej oraz członków towarzystwa i zbiorów własnych muzeum. Współautorem wystawy jest pani Alicja Całówna-Szkuta, prezes towarzystwa. Impulsem do zajęcia się tym tematem była chęć uczczenia pamięci porucznik Reginy Wasilewskiej z domu Miłaszewicz, kombatantki i byłej instruktorki i uczennicy SMO, która niemal do końca poświęcała wiele energii krzewieniu wiedzy o historii szkoły. Wystawę można zobaczyć na stronie internetowej Muzeum Wojska w Białymstoku, a jesienią będzie zaprezentowana na Rynku Kościuszki. SMO była czymś niespotykanym w historii polskiej wojskowości. Kiedy do miejsc formowania Armii Polskiej w ZSRS zaczęła napływać również ludność cywilna, dowództwo podjęło starania, aby zapewnić jej opiekę. Nie było to łatwe, ponieważ sama armia miała niewystarczające zaprowiantowanie i była niedoposażona. Powołano oddziały pomocniczej służby kobiet oraz zdecydowano o powstaniu szkół wojskowych dla młodzieży, nazywanych szkołami junaków. Wkrótce powołano też szkołę junaczek dla dziewczyn. Warunki, w jakich funkcjonowała szkoła w ZSRS, były bardzo ciężkie. Uczennice miały za sobą tułaczkę po Związku Sowieckim, były często osłabione przez głód, wiele z nich ciężko chorowało. Część, pomimo starań opiekunów, zmarła. Nauka w szkole odbywała się bez książek, zeszytów, pomocy naukowych. Lekcje były jedynie pogadankami opartymi na pamięci nauczycieli. W kadrze szkoły nie brakowało na szczęście doświadczonych pedagogów, których znajdowano wśród zesłańców. Przełomem w dziejach szkoły junaczek była ewakuacja z ZSRS w sierpniu 1942 roku. Szkoła została ostatecznie przeniesiona do Palestyny, gdzie zmieniono jej nazwę ze szkoły junaczek na Szkołę Młodszych Ochotniczek oraz gdzie znalazła sprzyjające warunki do funkcjonowania i rozwoju w Nazarecie. Udało się zapewnić odpowiednie zakwaterowanie, zgromadzić pomocy dydaktyczne i książki, dzięki czemu osiągnięto wysoki poziom nauczania, cały czas zachowując wojskowy charakter szkoły. Uczennice nosiły mundury PSK oraz miały pewne elementy przeszkolenia wojskowego. Pod nazwą SMO kryła się Szkoła Powszechna, Gimnazjum Ogólnokształcące, Liceum Humanistyczne i Szkoły Średnie Zawodowe. Szkoła wydawała świadectwa dojrzałości oraz tzw. małe matury, dbając o zachowanie wysokiego poziomu egzaminu. Jednak w wielu wypadkach ważniejsze od nauczania było zapewnienie uczennicom, często osieroconym lub oderwanym od rodzin, domowej, przyjaznej atmosfery oraz poczucia bezpieczeństwa. Szkoły ewakuowano do Wielkiej Brytanii w 1947 roku. Tam odbyły się ostatnie matury i w roku 1948 SMO rozwiązano. Dla wychowawców i uczennic szkoły rozpoczęło się życie na walizkach. Tylko część z nich wróciła do kraju pod nowymi rządami. Pozostali szukali swego miejsca w różnych częściach świata. Pomimo to więzi, które zawiązały się w szkole, przetrwały. Po latach powstał Związek SMO, który organizował regularne światowe zjazdy czy działalność charytatywną. Dzisiaj kontynuatorem tej misji jest Towarzystwo Byłych Uczennic, Wychowawców i Przyjaciół SMO, które dba o pamięć o szkole oraz, co niezwykle ważne, oferuje wzajemną pomoc tym spośród weteranów SMO, którzy znaleźli się w potrzebie.